Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixela, to jest Let's Play Sonic Heroes na PC. I w tym odcinku co będziemy robić? To no będziemy dalej przechodzić Team Rose. I ktoś się kiedyś mnie zapytał, że nie pamiętam kto to był, ale co oznaczają te numerki pod postaciami? Otóż te numerki oznaczają wasz progres w grze. 100 oczywiście oznacza, że przeszliście całą historię i odpowiednie dane liczby odpowiadają kolejnym poziomom, tak jakby. I naprawiłem naszego boga Bigadekata w grze. Trochę mi to zajęło, ale udało się, więc zobaczcie to w grze, bo tutaj to akurat on jest normalnie. Więc no, let's go! No i gitara. Teraz Grand Metropolis. Dawno chciałem już użyć tego żartu. Widzieliście już? Big działa! Otóż ma ciekawostka, po prostu tekstura Biga, to jego całe ciało to jest jakiś taki malutki jeden kwadracik w jego teksturach, a jego jak się nazywa? No, te jego paski to też taki malutki kwadracik, po prostu w wersji PC-towej te kwadraciki są takie same. I przed chwilą widzieliście ruch dla Team Rose, który jest, jakby to powiedzieć, no jest ekskluzywny, czyli takie szybowanie przez chwilę Amy, które jest śmiechowe. I taka też mała ciekawostka, o której nie wspomniałem wcześniej. Otóż Team Rose miało w prototypie wall jump, tak to nazwę. Triangle jump. Ale zrezygnowano z tego. Pewnie dlatego, żeby Team Rose odróżnić tego i że Amy nie umie po prostu zrobić, bo po co by jej to było. Nie tak, ale jest naprawiony Big Decat i chciałbym zrobić tutaj pewną, że tak to nazwę, paczkę modów, jak to się nazywa, do Sonic Heroes. Upublicznię te mody. Oczywiście to jest paczka nie tylko moich modów, ale... Znaczy, nie tylko moich modów, no... Niektóre mody nie są zrobione przeze mnie, ale... Upublicznię to jako paczka modów. Żebyście wy mogli praktycznie zrobić to samo, co ja. I trochę to zedytuję dla tych, co chcą jeszcze pograć w rozdzielczości 1080p, 4K, może też 2K. Bo ja osobiście tego sprawdzić nie mogę, of course, bo nie mam takich ekranów, ale jak ktoś ma takie ekrany, to oczywiście może sobie zobaczyć i pograć. Dobra, Big. Nie, zaraz. Postaram się. Więc spodziewajcie się, że po zakończeniu serii będzie ta paczka wypuszczona. A nad Shadowem też będę pracował, żeby usunąć Glows z postaci. Taka ciekawostka. Dobra, Team Rose chyba to się nie uda, bo Team Rose jest dużo wolniejszy. Ale jak wreszcie jest fajnie Bigiem grać normalnie. On ma te paski. Mnie tak wnerwiało to, że on nie ma tych swoich pasków.
I to przez... Wszystko przez moją wiedzę. Że wiedziałem, że w wersji konsolowej ma on te swoje paski, więc to mnie na serio wnerwiało. Dlatego musiałem to mieć. A na serio, męczyłem się z tym jakieś chyba półtorej godziny. Pyk. Ho, ho. Jej. Big dawaj. Ki. Co teraz? Więc jeżeli też się to uda strzał do heczek, to może z Shadowem też wypuszczę paczkę. Ale to już będzie trudniejsze. Dosyć. Ale może, może. Albo zrobię tutorial. O, tutorial może będzie lepszy do Shadowa. Wtedy się nikt do mnie nie przyczepi. A do Sonic Heroes to trochę jest tu do roboty, więc... Wolałbym nie robić tutoriali, bo byłoby to dla mnie za dużo roboty. A żeby powiedzieć, że mi się nie chce. Poziomy Team Rose są takie szybkie. I muszę nagrać 3 odcinki, więc mam nadzieję, że to szybko mi zajmie. I że nie przejdę całej historii w te 3 odcinki. Bo jak mówiłem, robimy teraz wszystko jak leci. Nie patrzę nawet ile jest... Jakie są poziomy. Go fast. Ja zawsze go fast. No i to już koniec. Chciałbym też w sumie też ograć kiedyś mod do Sonic Heroes, który przedłuża historię Team Rose. To znaczy, przedłuża poziomy Team Rose, który sprawia, że poziomy są dłuższe zdecydowanie. I jaki czas? Gdyby nie te drzwi, to pewnie bym dostał A. Jestem prawie pewien co do tego. Gdyby nie te cholerne drzwi! Those damn doors! W sumie nie mam też tak za dużo tłumaczenia. Bo tutaj przetłumaczyłem walkę z Team Sonic, więc jest dobrze. Więc byłaby taka gitarra. Brak odpowiedzi. Co jest znowu? Halo? Halo? O, spoko. I zaczynamy od elewatora. Because reasons. O. Myślałem, że to będzie dla wszystkich trzech. Power up. No dobra, Cream już ma prawie wszystkie power upy. Ej. Okej. Okay. No już ma wszystkie. What? Ten elevator jest taki... Oh. Halo, ktoś mi może pomóc? Dziękuję. No. Ha, doleciałem. Hitboxy w tej grze to są po prostu świetne. Chyba nie chcę przelatywać przez te... What the? Yes. To wszystko było przemyślane. To wszystko było celowo zrobione. To wcale nie był glitch gry. Chodźcie mi. Those panty shots. Pozdro dla komoty. I do my best. Here we go. Dobra, co tutaj będzie? Okej. Dobrze, Pik, robimy to wszystko. Ale... Już bardzo malutko nam zostało po prostu. No tylko... Wow, cheese, co ty wyprawiasz? Po prostu...
O, już słyszę nawet... Już słyszę nawet ten pierścień. No Team Rose, Team Chaotix i tyle. No i jeszcze Hard Mode. Ale to Hard Mode to jest bardziej taki... Już postgrowy. Po głównej fabule. Jak to powiem. Pyk. On tam jest chyba na końcu ten pierścień, tak sądzę. Dobra. No! Nie! Nie mogę latać. Coś widzę. A jednak nie. O, 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 to jest dobre. Dlatego się nawet zmieniłem. Już! Ojen, to jest takie krótkie. Dobra, gitara. We're like awesome! To trzeba tak, jak takie amerykańskie. Jołk. Jak jakieś stereotypowe amerykańskie, nie wiem. No, to jest wszystko takie same, więc te cinematiki nie muszę. Że zobaczyć, jeszcze praktycznie pozostała mi tylko jedna castinka do... nie licząc oczywiście castinki z tym Chaotix. Nie bije się kobiet, Sonic. O, dzięki, dzięki. Big! Dojedziesz ich. Co? Co oni zrobili? Sami wyskoczyli. Nie no, to było świetne. 26 sekund. Lepiej mi to poszło niż sam Team Sonic. Dobra. Casino Park. Let's do it! Dużo tych braków odpowiedzi. Czasami ta gra się strasznie długo ładuje. I wonder why. Ja nie mam co mówić na tych loading screenach. Tak, od razu wam mówię. Ta synka działa się przy... przy Goloringu. I tak wiem, że dźwięk Goloringa był strasznie cholernie nerwiający. Ale akurat z tym nie mogłem nic zrobić. Spróbuję jeszcze raz. Ostatni. Czy jednak się da? The more you know. No ale cijemy dalej z tym koksem. Teraz Casino Park, mój najgorszy, najbardziej nieulubiony poziom i kupa. O, 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 dobra, dobra, dobrze, dobrze, dobrze. Żadne up, big. O. Big. Dobrze. Nie! Damn it. Ale w sumie to jest dobrze, bo tu... Nie, tu nie jest dobrze akurat. I w ogóle, kiedy jesteśmy samą Cream, to możemy atakować Cheezem. Więc... I Cheez jest OP po prostu. On każdego praktycznie przeciwnika ma na jednego hita. Gdzie jesteś, Cream? Tutaj.
What were you doing here? Dobra, 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 dobra. Let's do it. No nie. Dobrze, Big. Rozumiem. Dzięki za... za info. A zaraz mi powiedz, jak mam to przejść. Ło, 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 ło. No, 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 je, jej. Demet. Juhu. Z Casino Park Team Rose jest strasznie krótkie. Jak musicie się dowiedzieć. Poprzez castingę. Bo na castingce wszystko było widać, gdzie, gdzie jesteśmy praktycznie. Dobra, GG. Big po prostu ma tu najlepsze teksty. To sprawia, że w głowie mi się kręci. To jest fajne. Nie wiem, to... No, powiedzmy, że to jest fajne. To się tłumaczy. Dobra, dobra, dobra. Yes. Wow. To było wysoko. Okej, 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 okej. Big, dawaj. Jest. Big nasz pan. O, słyszycie? To już Goldring jest. Chętnie aktywuję switcha. Jak tylko go dostanę w swoje ręce, to go aktywuję. Jak widzicie, to bardzo szybciutko poszło. To powiedzmy, że jeszcze sobie zrobimy tak. Z jeden. No, z jeden, no. Że jeszcze. Że po prostu skończymy. Casino i tyle. To będzie na tyle w tym odcinku. I muszę jeszcze nagrać dwa z Sonic Heroes, więc. Krucho to wygląda. Wygląda na to, że chyba w te dwa odcinki przejdę. Jej! Special stage zlokowałem w 2-player mode. Będę musiał w końcu coś nagrać może z 2-player mode. Okej. Co teraz? Bingo Highway, ale... Ale co teraz dokładnie? Niech się załaduje poziom. To jest trochę wnerwiające, jeśli mam być szczery. Ten brak odpowiedzi. Jeszcze bardziej wnerwiające jest to, że Action Me... Gitarra! Myk, myk. A? Super, super happy. Ty, kurwa, te biga są przerąbane. Weź to człowieku z tym, wygraj jakoś. You guys again? Dr. Eggman! Him again! Past your bedtime, kiddies. Now to tuck you in. Get them. Okay. Let's do it. Stay out of our way. We did it. We did it. Nie mogę po prostu się powstrzymać od śmiechu. Z tym co Big czas. Boże, Big. Ty jesteś po prostu... Best character ever. Ho! Ho! Chwila moment.
That's the job for Cream! And Big the Cat! Ja, myślałem, że dostanę. Nie tu! O! GG. Właśnie. Give up already. Pokonałem cię tak jakoś już ze dwa razy w tej grze. Wayan! A jeszcze doliczyć te inne razy, kiedy go pokonałem. Wow, stary! Nie umiesz wygrać, co nie? A nie, zaraz, przecież postacią Speed mogę teraz to rozwalić. Nie masz prawa mnie rozwalić, bo jesteś kupą. Oki. Okay. O, nawet tarczę dostałem, nie wiem skąd. That was fast. No dobra, w każdym razie dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!